Charakterystyczny i od niedawna zabytkowy budynek na stawni kolejowej w Bytomiu przypomina o tym, jak ważna była ta stacja w przeszłości. Teraz już wiadomo, że obiektowi nie tylko nie grozi wyburzenie, ale odzyska on dawny blask. W dalszym ciągu może być jednak problem z udostępnieniem go mieszkańcom. Łukasz Kądziołka. Tego budynku mogło już nie być, jednak dzięki protestom różnych środowisk udało się zachować nastawnię bramową z lat 30. o charakterystycznej, modernistycznej bryle. Bardzo wielu społeczników dało też wielki wkład merytoryczny w to postępowanie w Urzędzie Konserwatora Zabytków. Pisano opinie, złożono prawidłowo wniosek o wpis, wszczęto to postępowanie, pilnowano go później na etapie odwoławczym, więc myślę, że też dzięki temu możemy dzisiaj się cieszyć i zabytek będzie uratowany. Zabytek, który w związku z prowadzoną modernizacją linii kolejowej nr 131 na odcinku Chorzów-Batory-Bytom na Kłośląskie mógł zostać zrównany z ziemią. Choć spółka PKP Polskie Linie Kolejowe odwoływała się od decyzji konserwatora, to teraz już nie ma wyjścia i musi opiekować się zabytkiem. Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na projekt remontu, czyli konserwacji i zabezpieczenia na stawni w Bytomiu. W zakresie zadania będzie wykonanie inwentaryzacji obiektu oraz stworzenie kosztorysu prac. Przyszły projektant będzie musiał dobrać technologię robót tak, aby uwzględnić uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Inwestycja zakłada m.in. oczyszczenie i konserwację stalowej konstrukcji, odświeżenie elewacji, remont dachu oraz wymianę drzwi i okien. Choć takich obiektów jeszcze trochę pozostało, ta poniemiecka budowla wyróżnia się na tle innych architekturą. Chcieliśmy w szczególności tą jedną jako przykład pewnych rozwiązań technicznych z epoki, co w międzywojnie akurat było, zachować. Bardzo się cieszę, że ministerstwo podtrzymało wpis, mój zamiar wpisu do rejestru zabytku tego obiektu. Myślę, że będzie to dobry przykład, choć troszkę się martwię, że mogą być problemy z dostępnością tego obiektu. To może być największy problem, bo wprawdzie nastawnia przejdzie rewitalizację, ale nie będzie się dało do niej dojść. Obiekt w dalszym ciągu będzie znajdował się między torami, a pod nim będą przejeżdżały pociągi. To wyklucza zwiedzanie i stworzenie w środku jakiejś ekspozycji. Jeszcze dzisiaj mieszkańcy przechodzą bardzo blisko prawie 100-letniego budynku, ale po przebudowie będą mogli oglądać go tylko z daleka. Dziękuję.